Dzień dobry Państwu, Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group, radca prawny i partner zarządzający kancelarii. Proszę Państwa, w ramach e, informacji dla Państwa dotyczących rynku nieruchomości e, i prawa budowlanego, tym razem e, przejdziemy do bardzo ciekawego e, zagadnienia dotyczącego prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Proszę Państwa, jest to bardzo ważny dokument, który jest wymagany do złożenia i uzyskania pozwolenia na budowę. Trzeba złożyć stosowne oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. I tutaj w interpretacji tego, tego oświadczenia, jak również interpretacji tego, kto może złożyć takie oświadczenie, idzie nam z pomocą Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Który 15 kwietnia 2021 roku wydał bardzo ciekawe orzeczenie. Mianowicie sąd administracyjny rozpatrywał kwestię dotyczącą tego, czy to domniemanie posiadania prawa do dysponowania nieruchomością jest wzruszalne. I tutaj bardzo ciekawa kwestia. Mianowicie sąd administracyjny stwierdził, że to oświadczenie jest ważne aż do momentu, kiedy osoba trzecia by zakwestionowała to posiadanie nieruchomości dla celów budowlanych, i również wykazałaby odpowiednie dowody w sprawie. A zatem, tak naprawdę to domniemanie jest skuteczne dla organu rozpatrującego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Natomiast, jeżeli by ktoś to chciał zakwestionować, to musi to zakwestionować, przedstawiając dowody będzie to osoba trzecia czyli nie, urząd nie będzie badał tego. Oprócz tego, oświadczenia, które zostanie złożone, trzeba pamiętać o tym pod rygorem odpowiedzialności karnej. I tutaj. Bardzo ważna rzecz, na którą zwrócił uwagę sąd administracyjny, mianowicie stwierdził, że do spraw cywilnych, już, czyli własnościowych, pomiędzy stronami, które zgłaszają, że jest jakieś zastrzeżenie co do prawa do dysponowania nieruchomością, już sąd administracyjny nie jest właściwy i należy skierować się z taką sprawą już do sądu cywilnego. To orzeczenie zasługuje również na uwagę z drugiego powodu. Mianowicie sąd administracyjny orzekł, że jeżeli jest współwłaścicielem i współwłaściciel nieruchomości wnosi o pozwolenie na budowę i przedstawia własne oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, to czy taki współwłaściciel musi mieć zgodę? Wszystkich współwłaścicieli, i czy też musiałby, jeżeli takiej zgody by nie uzyskał, zwrócić się do sądu powszechnego o to, żeby zastąpił taką zgodę. I tutaj znowu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach stwierdza, że nie ma takiej potrzeby, że nie ma potrzeby, aby współwłaściciel uzyskiwał zgodę wszystkich współwłaścicieli, składając oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. Szołajski Legal Group wspiera firmy budowlane, firmy deweloperskie właśnie w uzyskiwaniu odpowiednich pozwoleń, zgłoszeń i w związku z tym kierujemy się oczywiście najnowszym orzecznictwem w tych sprawach i chętnie Państwu pomożemy. Marcin Szołajski, Szołajski Legal Group Radca Prawny i Partner Zarządzający Kancelarii. Dziękuję i do usłyszenia.